Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej, konferencji przed miejskim żłobkiem. Największym problemem, który w tej chwili mamy w Polsce pod względem dzietności, jest zapewnienie tego, ażeby kobiety mogły wrócić na rynek pracy, z pewnością, że ich dzieci, małe dzieci do 3 lat, będą zaopiekowane. Dlatego proponujemy wprowadzenie tak zwanego babciowego, z mojej perspektywy dziadkowego, takiego bonu, który umożliwi to, że dostaniemy 1500 zł, każda matka dostanie, każda rodzina dostanie 1500 zł na rękę do własnej kieszeni i będzie musiała z tej kieszeni wyjąć w momencie, w którym podejmie pracę. Jeśli podejmie pracę, to będzie mogła zapłacić za opiekę właśnie babci, dziadkowi, ale także niani, zapłacić klubowi dziecięcemu, zapłacić w żłobku. 1500 zł umożliwi kobietom do 3 lat powrót na rynek pracy. I co bardzo ważne, jest to system, który się samofinansuje. Bowiem wszystkie panie, które zostałyby w domu, wszystkie matki, które zostałyby w domu, no nie mogłyby pójść do pracy, a więc nie mogłyby odprowadzić podatków, które z racji pracy każdy człowiek odprowadza. Nie mogłyby finansować takich rzeczy jak udział w Narodowym Funduszu Zdrowia, w składce, ale także w składce emerytalnej na swoją przyszłą emeryturę. Dzięki temu możliwości powrotu do pracy każda matka będzie miała ten kapitał początkowy do emerytury, będzie jej się zwiększał, a składki, które będzie odprowadzał pracodawca i ona z racji tego, że podejmuje tę pracę, zbilansują w całości cały ten program. Ten program w skali roku będzie kosztował 6 miliardów złotych, ale te 6 miliardów złotych wracać będzie do budżetu dzięki temu, że każda matka, która się zdecyduje, każda pani, która się zdecyduje, będzie pracowała. Ten rynek pracy bardzo potrzebuje w tej chwili młodych ludzi, ale także my jako społeczeństwo bardzo potrzebujemy kobiet, rodzin, które podejmą decyzję o narodzeniu kolejnego dziecka, o narodzeniu pierwszego dziecka, bo to jest często bariera. I to jest jeden z elementów naszego programu demograficznego, jeden z elementów, bowiem drugim zasadniczym jest to, żeby kobiety nie bały się zajść w ciążę. Bowiem w tej chwili to, co się dzieje w Polsce i to, że kobiety czują się zagrożone, że nie będą odpowiednich badań prenatalnych miały, że w momencie, w którym okaże się, że jest życie matki zagrożone albo płód jest w skali, która nie umożliwia dalszego dobrego życia, będzie można podjąć, lekarz będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnej aborcji, ale to będzie w nadzwyczajnych oczywiście sytuacjach, po konsultacjach z psychologiem, lekarzem i tak dalej. Ale każda kobieta musi mieć pewność, że państwo nie będzie jej wrogiem, że państwo w momencie, w którym będzie się decydowała na dziecko, zaopiekuje się nią od początku, od momentu pojawienia się tego dziecka, od momentu poczęcia tego dziecka, że będzie się tą kobietą i tym dzieckiem opiekowało. I druga sprawa zasadnicza również to jest program in vitro. Ileż to rodzin w tej chwili nie ma dzieci, a chciałoby mieć bardzo i to także chcemy, żeby było opłacane ze skarbu państwa. Tak więc wiele elementów demograficznych, które chcemy budować, a ten program babciowego jest jednym z najbardziej przyjaznych programów. Ja Państwu przypomnę, że my jako Platforma wprowadziliśmy program rocznego urlopu po urodzeniu dziecka. Każda matka, każda rodzina dostała 1000 zł przez ten rok. Wprowadziliśmy też program urlopów tacierzyńskich. Zwiększyliśmy też ilość żłobków i miejsc w żłobkach 5-krotnie. Później PiS kontynuował ten program z dodatkiem plus, maluch plus, ale nadal uważamy, że żłobków powinno być zdecydowanie więcej, bo to zaopiekowanie się rodzinami też do tego zmierza. Tak więc
koniecznie budujmy przestrzeń dla naszych pociech, dla mam, dla rodzin. Czujmy się bezpiecznie w momencie, w którym zdecydujemy się na urodzenie dziecka i czujmy się zaopiekowani w tym momencie. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Oczywiście. Panie pośle, proszę powiedzieć, dlaczego dopiero teraz Państwo proponujecie babciowe, bo no wiemy, że problem, jeśli chodzi o miejsca w żłobkach, jeśli chodzi o opiekę nad tymi najmłodszymi dziećmi, to nie jest problem ostatnich lat, ale przynajmniej kilkunastu lat, a dopiero teraz. Dlaczego? Jeszcze jak Pan poseł mówi, to się samo finansuje, więc jakby no... Pomysł super, tylko czemu tak późno? Krok po kroku. Kiedy rządziliśmy, mówiłem o tym, żłobków było 5 razy mniej. Zaczęliśmy w 2007 roku. Około 500 żłobków było, miejsc takiego pobytu. My zwiększyliśmy to pięciokrotnie w 2013-2014 roku, pięciokrotnie zwiększyliśmy. Wprowadziliśmy możliwość klubów, wprowadziliśmy opiekę niań, wprowadziliśmy roczny urlop macierzyński, zwiększając go o praktycznie o 100%. Czyli zrobiliśmy to finansowanie bardzo duże. Więc to był krok kolejny. Krok następny powinien być zrobiony przez następne lata, ale niestety straciliśmy władzę i nie mogliśmy zrobić kroku następnego. My akceptujemy 500+. Uważamy, że jest to program, który każda... Zresztą sami szczerze mówiąc byśmy ten program wprowadzili, bo mieliśmy go w rozpisce. No nie, wyborcy zdecydowali, że nie przejęliśmy władzy w 2015 roku i został się tylko ten program 500+, ale wszystkie inne programy demograficzne mają zapaść. In vitro zlikwidowano, nie ma dynamicznego rozwoju właśnie żłobków. Nagle się okazuje, że żłobek może powstać wtedy, kiedy poseł PiSu przywiezie jakieś pieniądze i na takturce i pokaże. Samorządy są okradane z pieniędzy, nie mają w tej chwili na to, żeby inwestować samodzielnie w takie przedsięwzięcia. Tak więc to jest element dostrzeżonego przez nas problemu. Problemu, który dostrzegaliśmy poprzednio, dlatego robiliśmy krok po kroku te prodemograficzne działania. In vitro też jest tego przykładem. A w tej chwili chcemy zrobić krok kolejny. My musimy poprawić demografię. Kobieta musi się czuć przez państwo zaopiekowana i musi się czuć bezpieczna. Nie tylko kobieta, cały związek czy rodzina. A nie lepszą metodą byłoby wybudowanie większej liczby żłobków? Zamiast dawać pieniądze. Żłobki muszą także być i musi być ich coraz więcej. Ale to także jest zadanie samorządów. Samorządy nie mogą być okradane z pieniędzy. W tej chwili są okradane z pieniędzy, są zmniejszane, zwiększane zadanie, a coraz mniej z podatku PIT i tak dalej. My musimy zmienić cały system finansowania samorządów, tak żeby samorządy mogły robić właśnie żłobki kolejne przedszkola, kolejne miejsca. Zresztą zakładamy, że ten program spowoduje dynamiczne zwiększenie ilości dzieci, które się rodzą, bo naprawdę mamy w tej chwili zapaść i ta demografia musi być poprawiona. To jest jedno z zadań pierwszych, tak samo jak edukacja później naszych dzieci. No to tego jest naprawdę tak dużo, gdzie się nie spojrzę w tej chwili, a jeździmy, ciągle jestem w innej miejscowości, ciągle się spotykam z ludźmi. Słyszę o tych problemach oczywistych, o drożyźnie, o sprawach związanych z zapaścią inwestycyjną, ale to wszystko musi być, mieć tą literę A. Dzieci, rodzina, zaopiekowanie i rodziną, i dziećmi, i edukacja. A skąd pieniądze na to? Bo wiadomo, że budżet jest tak wydrenowany, że... No mówię, mówimy o 6 miliardach w tej chwili, tych, które byłyby na babciowe, tak? O tym mówimy. No ja mówiłem przed chwilą, że to jest, samofinansuje się. Samofinansuje się w ten sposób, że w momencie, kiedy matka decyduje się pójść do pracy, od razu pracodawca musi odprowadzić podatki. Podatek PIT musi odprowadzić na ZUS, musi odprowadzić na składkę NFZ. To kto fizycznie za to? No bo skądś te pieniądze będą? Okej, one, może to być perpetuum mobile, ale na początku nie, trzeba... że na początku trzeba... Od pierwszego miesiąca, kiedy podejmuje się pracę, od pierwszego miesiąca odprowadza się podatki.
Od pierwszego miesiąca. Czyli te podatki idą do budżetu, ale my je zwracamy. Zwracamy kobiecie, która podejmuje pracę. I on... Ale jeżeli jest matką do 26 roku życia, no to nie płaci podatków. No bo młodzież zwolniona jest, tak? No, są takie osoby i są inne osoby. No tak, ale jeżeli... Ale na ZUS płaci. Nie płaci podatku PIT-u. PIT-u. Tak. Ale płaci na ZUS, płaci na NFZ, to wszystko idzie. Także Nie podatki, tylko... No tak, składki, no ale to wszystko idzie. Ten pieniądz trafia do budżetu. I teraz może być taka sytuacja, że zostanie w domu, opiekuje się dzieckiem, nie podejmuje pracy, nie odkłada się jej pieniądze na ZUS, czyli nie ma kapitału zwiększonego później do swojej emerytury. Jest w domu i co najgorsze, czuje się coraz bardziej wykluczona. 50% kobiet w tej chwili podejmuje pracę, a chciałoby 90%. I te 90% trzeba zapewnić, żeby mogły podjąć pracę. Wykluczenie z rynku pracy jest jednym z największych grzechów i błędów, ale zarazem brak opieki nad dzieckiem jest drugim błędem. I ten program niweluje te dwa błędy. Dziękuję bardzo.